Wow, siemanko, jestem tu, jeszcze żyję. Kiedy Tomek wróci na swój kanał? Czemu wysługuje się innymi youtuberami zamiast samemu nagrywać? Kochani, króciutkie ogłoszenia parafialne. Przed nami jeszcze kilka przemocarnych zastępstw, a to dzisiejsze to jest w ogóle takie, że wow. Robię sobie teraz dosłownie chwilkę przerwy, żeby niedługo wrócić z podwójną mocą. A z mocarnych rzeczy warto dodać, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, czyli pierwsza na świecie przeglądarka do gier. Opera GX Level 1 to wersja przeglądarki w fazie Early Accessu. Jest m.in. zintegrowana z Twitchem, dzięki czemu możecie otrzymywać powiadomienia, gdy streamer, którego obserwujecie, zaczyna swoją transmisję. Ale to nie wszystko, bo ma też zintegrowanego Messengera, Whatsappa i Telegram. Posiada panel GX Control, dzięki czemu możecie ograniczyć wykorzystanie procesora lub pamięci RAM komputera do wybranej przez Was ilości. Limit też nie musi być stricte twardy, możemy go ustawić trochę bardziej na miękko. Dzięki funkcji odłączania okna wideo możecie oglądać streamy w trakcie pracy albo nauki, a cała przeglądarka jest w pełni customizowalna za pomocą specjalnych kolorów i tapet. Przeglądarka ma także zintegrowanego VPN-a oraz blokowanie reklam, ale co ważne, posiada także zakładkę feedback, więc możecie na bieżąco skomunikować się z twórcami i wysłać im swoją opinię dotyczącą każdej funkcji, a sama Opera GX rozwijana jest na bieżąco. Najlepiej wypróbuj sam, klikając w link w opisie i daj znać w komentarzu, co uważasz, a jeżeli oglądasz na smartfonie, to korzystając z tego linku możesz wysłać sobie maila z linkiem do pobrania na później. Gorąco zapraszam, żebyście sobie sprawdzili, a tymczasem zaczynajmy! Witam, rozpoczynamy Overwatcha hajsowników. Moi mini, jesteśmy właśnie po najświetniejszym Overwatchu wszechczasów. Wreszcie ten program nabrał jakiegokolwiek poziomu, zatem zdecydowałem się przyjść. Dziękuję Ci, Radku, że wreszcie pokazałeś, że ten program można robić ze klasą i z sensem. Książki i tak od Ciebie nie kupię, ponieważ to jest trochę zbyt nachalne reklamowanie się, Radku, cały czas. To ja bym miał swoją grupę i swojego Discorda reklamował podczas Overwatcha mojego przyjaciela. Nie wolno tak robić. Słuchajcie, kochani hajsownicy, stworzyliście świetnych dużo memów, ponieważ są to memy z Radkiem Kotarskim. Dostałem absolutnie najlepsze zastępstwo, jakie mogłem dostać! Nie ma lepszego zastępstwa niż z Radkiem Kotarskim. Będzie grubo i nie będzie tylko grubo dlatego, że ja jestem, bo zawsze mógłby być ktoś grubszy, jak na przykład Rok, ale będzie grubo dlatego, że będą najśmieszniejsze memy z Radkiem Kotarskim. A na samym początku będzie drama, ponieważ moje posty, administrator tymczasowo włączył Ci możliwość zamieszczania postów i komentarzy w grupie do sobota 18 stycznia 2020. Ja się pytam, za co? Za co ja wrzucam same śmieszne rzeczy, jak już rzucam coś na tą grupę? Na 100 lat, okej! Ale wrzucam śmieszne! Dlaczego? Za to, że nie ma tych hashtagów? Pewnie tak. No, ja w przeciwieństwie do Radka rozumiem, po co one są i trochę nie mam wymówki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o memy z Radkiem, są świetne. Nie widziałem jeszcze żadnego, ale moje oczekiwania są bardzo wysoko, jeżeli chodzi o poziom humoru w tym programie, ponieważ Radek was nauczył, jakie robić śmieszne dowcipy, zatem mam nadzieję, że będą to śmieszne dowcipy. Jeżeli poziom grupy się poprawił, generalnie od momentu, jak Tomek przestał nagrywać Overwatcha i zaczęli nagrywać inni za niego Overwatcha, bo jemu się nie chce, to moim zdaniem powinno tak zostać. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Będzie 100 tysięcy łapek w górę, to zapraszamy Damianero. Damianero zaprosimy do Overwatcha, poprowadzi Overwatcha. Tomek załatwi, jeżeli nie, to chociaż JJ Jokera. Chociaż JJ Jokera, ale to tak. Dziadku, przeglądałem stare Overwatche. Overwatche hajsowników, co to za prowadzący? Słuchajcie, to my kształtujemy przyszłość, jaka nas będzie czekać. Razem wspólnymi siłami możemy wykurzyć łysego z programu. Musimy się tylko mocno postarać. Płacę babcią w tyle. Supermarket za mną. Ja nie mam tego problemu, aż tak mocno. Przynajmniej w Warszawie, bo w Warszawie już w Biedronkach weszły kasy samoobsługowe i wreszcie można tam robić zakupy i nie czekać 50 minut w kolejce, ponieważ wszyscy starzy ludzie bardzo lubią stać w tych kolejkach, ja na przykład nie lubię, zatem ja swoje zakupy mogę zrobić w jedną minutę i oczywiście płacę telefonem w momencie, jak już płacę w kasie samoobsługowej, żeby nie było. Nowoczesny człowiek jestem. Jak nie będzie śmiesznych memów, hajsownicy, jeżeli wy nie zrobicie śmiesznych memów, będę zmuszony przeczytać wam dzisiaj magazyn Vita i Belli. Słuchajcie, dzisiaj mamy, co mamy za tematykę w magazynie Vita i Belli? Vito i Bella Show! Co się wydarzyło podczas ich występu? Wielki powrót heheszków! Jeszcze śmieszniej niż zwykle, to jak w tym programie, słuchajcie. Q&A! Gorący trend w internecie, szczerze do bólu. Ja już widzę, od kogo Tomek tutaj wziął pomysły na swoje sery, co nie? Kiedy się ostatnio tak dobrze bawiliście, hajsownicy? Chyba nigdy. Mam nadzieję, że kiedyś się pobawicie, życzę wam tego. Kiedy zdaję sobie sprawę, że teraz ty będziesz ruchał przez hajsowników, Radko, powiem ci tak, to, że na twój czas w ogóle było stać ten program, to jestem zdziwiony. Ale skoro już było stać ten program na wzięcie Radka Kotarskiego, to teraz mają być memy z nim przez najbliższy rok.
Ja czekam, żeby Radek powrócił. Już wiemy, czy polega Black Szczur. To dlatego Tomek się nie przyznawał. To dlatego właśnie nic o tym nie wspominał przez długi czas, bo właśnie udało im się wreszcie dostać dużego sponsora. No słuchaj, piosenka z Media Ekspertem. Ja szanuję, wreszcie porządny trailer. Ja piekę babkę na Amerykanu. Dziadek, to dziadek robi. To wcale nie. To wcale nie jest tak, że to ty pieczesz. Ty babki byś nie upiekł. To dziadek pieczy, ty ją znajdujesz. Supermarket płaci te... Ten dowcip był przed sekundą, dosłownie. Ten dowcip był przed sekundą. Halo, hajsownicy, nie wol... Tak... Tak się nie robi. Mordy. W momencie, jak ktoś rzuca śmieszny dowcip, to najprostsze jest wymyślenie po prostu tej przeróbki tego dowcipu, żeby było trochę inaczej. Tak się nie robi. Poprzeczka trochę w górę, naprawdę, bo się przerzucimy. Bo się przerzucimy, hajsownicy, ma być zabawnie. To tak samo, jeżeli się z kogoś śmiejemy, na przykład śmiejemy się ze mnie, że jestem z grupy, albo że wyglądam jak fris, to wymyślmy jeszcze jakiś bardziej skomplikowany dowcip, aniżeli te pierwsze oczywiste. Chociaż to stwierdzam, to jest już coś innego, chociaż o tyle dobrze. Tak samo nie powtarzamy cały czas dowcipów, hajsy! Telefon płaci supermarket! Było! To ja też zrobię! Było! Hajsy, naprawdę, za moich czasów. Jennifer, bohaterka serialu Bieci. O nie! Totalnie tak jest! Zacząłem oglądać Wiedźmina, bardzo mi się podoba. Zacząłem oglądać Wiedźmina i totalnie... Ej, słuchajcie, a skoro Radek obecnie tak wygląda, to jaki Radek będzie za pół roku? To jest coś. W momencie, kiedy przychodzę zrobić Overwatcha hajsowniku, wy uruchomiacie Face'a, wyświetla wam się ten mem, zostawiacie łapkę, oczywiście, bo go wcześniej nie widzieliście, bo wierzę, że nie lajkujecie cały czas tych samych memów, mam taką nadzieję. Ale ja przychodzę zrobić tutaj Overwatcha, przyglądam mem po memie, od najstarszych, od pierwszych memów z Radkiem Kotarskim i trafię, no jeden po drugim, cały czas, taki mem sam. Możesz dać 330, jeżeli twój mema ma 330, Radek... No powiem tak, ale skoro... Czekajcie, 10 tysięcy IQ. Skoro 330 jest wymagane, żeby twój post został usunięty, a ty byś nie dostał banowy, to po co w sumie jest oznaczać post 330, skoro on osiąga 330, skoro samym wyznacznikiem 330 jest to, że ten post został. Chyba czegoś się rozumiem, chyba muszę na korepetycję z Radkiem pójść. Hajsownik piszący komentarz, czemu dodałeś 330, skoro tyle nie masz? Mój kumpel, broniący mnie w odpowiedziach, ja zmartwiony faktem, że mój mem zyskał jedynie 60 od reakcji 20 minut, tylko ale wiadomo, że jest 330. Uwielbiam łączenie memów. Łączenie memów to jest najcudowniejsza rzecz na świecie. Crossover episode to jest najpiękniejsze. Nawet krzaki tutaj są dopasowane wszędzie. Ja to szanuję, jak ktoś docenia, troszeczkę się trochę bardziej postara. Odrobi tyci. Mamo, boję się polskiej policji. Nie bój się. Polska policja nie jest taka niebezpieczna. Polska policja, halo? No słuchajcie, jakby ta policja po prostu przyjechała. Co, ziomeczku, szybciutko ciebie zgarniamy, mordeczko, co? Raz, dwa, trzy. Overwatch z jakimkolwiek innym prowadzącym. Overwatch z Radkiem Kotarskim. Duży mózg! Kiedy babcia chce ci dać dziewiątą dokładkę kodlicika, ale ty się już najadłeś. No czasem tak trochę bywa. Nie wolno tak robić. Nie bierzemy dziewiątej dokładki kotlecika, bo później wyglądamy jak fris po roku w McDonald's. Dziewięcioletni ja gram w klubu Gongo. Tak było, nie grałem dużo w GTA. Ale tak było. Wszystkie takie, jakie... Ja powiem tak, że oprócz tego... I kij tam z klubem Gongo. Dziewięcioletni ja przyjeżdżający na czerwonym świetle w GTA. To jest dla prawdziwych hardkorów. Wy byście się pewnie nie odważyli, co nie? Wy pewnie według zasad gracie w GTA. Na czerwonym świetle w GTA. To prawdziwe wariaciki robią. Do miksu pada ja! Doskonały content! Doskonały content. No powiem tak, no kocham cię, Stuart, ale... Gdzie mogę dorzucić moje 10 złotych? To powinniśmy zrobić taki cel charytatywny. Na poważnie. Ja wrzucam kartki do niszczarki, wszyscy inni na koncercie. To jest mem dla Tomka! To jest mem dla Tomka! Tomek, małpa Tomasz Działowy, to jest idealny mem dla ciebie.
Wujek Łuki za wszystkim stoi, za każdym członkiem, tutaj mamy zresztą dowód. O je! O nie! O nie, jakie dobre porównanie! Tak! To jak... O nie, oni jak Draveni wyglądają! Kiedy o 3 w nocy grasz w CSGO i po wygranej rundzie słyszysz, jak rodzice ci klaszczą z drugiego pokoju. Mi raz ojciec tak zrobił. To była jedna z nielicznych rzeczy, co świeżo zrobił mój ojciec. Jak za bardzo się rozstarłem w nocy i wygrałem, to wtedy zaczął mi klaskać za drzwi. I to było bardzo dobre dla mnie lekcja, bo to było takie bardzo fajne, kulturalne troszeczkę ponabijanie się z tego, że ktoś jest głośno i jednocześnie skłonienie do tego, żebym się tak mocno nie dał. Tak było. Upgrade. Perfekt! Doskonale! No mości panie, no pięknie. Dokładnie. Dość, mówisz, że na hajsach są same dzieciaki. Wkurzony hajsownik idąc do lodówki po gerberka. Nie. Nie, to można przerobić, to jest bardzo prosty. Hajsownik mówi, że na hajsach są same dzieci. Również ten sam hajsownik wkurzony idący do lodówki po gerberka. To tak wygląda. To zazwyczaj ci od dzieci tu wyzywają, nie wiem, 14, 15, 16 lat. To jest wiek, w którym się wchodzi na grupę hajsowników Gimpera, się podnosi głowę do góry dumnie i się mówi: na tej grupie poziom spadł, same dzieci siedzą, wychodzę z tej. Oczywiście pisze się posta, żeby jak najwięcej atencji zgarnąć, jeszcze na ostatnie kilka sekund. Ja uwielbiam serce, ona, uwielbiam mężczyzn o wielkim sercu, ja! No większego serducha na pewno tutaj nie znajdziesz, ponownie wośpik, zatem ponownie ode mnie plusik, a nawet ode mnie lajczek, nawet, no, no nie, dobra, nie mogę, bo mam bana na tej grupie jakiegoś dziwnego, nawet lajkować nie mogę, co to ma znaczyć? Kiedy na żarcu przeczytałeś niebieskie zdanie w spaki, twój ziomek zaczął lewitować, zawsze też się tego bałem, nigdy to mi prawda się nie wydarzyło. Ale trochę tak to brzmi. Kiedy mama ci powie, że jesteś adoptowana, to siostra wygląda nadzwyczaj ładnie, o nie! O nie! No, nie dacie jej spokoju, nie dacie, ale spoko doklejona, mordo, na przyszłość. Rada do ciebie, nie no, ja otworzę ci chyba Photoshopa. Dobra, mordo, jesteśmy tutaj na tym zdjęciu. To co od razu możemy zobaczyć, że troszeczkę jasność się nie zgadza. Oni nie mają aż tak innego koloru skóry, ona powinna być jaśniej. Dodatkowo, nie wiem czy tutaj widzisz gościu, ale tutaj wszędzie są obramówki i tak dalej. I tutaj, o tego tutaj również nie powinno być. Zatem, no niby idealnie wycięta postać, tak jak ludzie piszą, ale tak samo tutaj. Tutaj jest tło, tutaj nogi nie ma. No gościu, robisz fajną przeróbkę tutaj, zrób ją dobrze, no naucz się. Ja okradam w nocy młodszego brata z kieszonkowego. Złodziej mamuje się do mojego domu, ja i złodziej, co ty tutaj robisz? Kiedy opowiem żart o obozach przy rodzinie, mój brat, moja mama, mój ojciec, moja babcia, nie! Czemu babcia ma bliznę? Bo z obozu wróciła, to dlatego. O, mordo! Mordo! Bardzo ładne, dobre skillsy. To są dobre skillsy, to są fajne customy. Brawo, brawo. Owacji na stojąco nie dostaniesz, ale dostaniesz specjalnie dla ciebie. Jasiek, czas z Vito Team 2. Słuchajcie, wejdźmy tutaj na strefę Q&A. Odpowiedzmy sobie na jedno pytanie tutaj. Hajsownicy Gimpera, tylko teraz macie okazję wygrać ten plakat. Jeżeli pod tym Overwatchem będzie 100 tysięcy łapek w górę, robimy losowanie plakatu. Rozdamy go na grupie na najśmieszniejszego mema w następnym tygodniu. Najśmieszniejszy mem w następnym tygodniu dostanie ten przepiękny plakat. Słuchajcie, pewnie wszyscy się zastanawialiście, co Bella i na śniadanie. Słuchajcie, tutaj możecie się dowiedzieć, że najczęściej je płatki pogrydziane z mlekiem, ale to nie odpowiada na najważniejsze pytanie. Bella, czy najpierw płatki, czy najpierw mleko? Ja wierzę, że najpierw płatki. Pomimo wszystko, wierzę, że najpierw płatki, później mleko. Mleko oczywiście zimne. Bella, mam nadzieję, że w następnym wydaniu troszeczkę sprecyzujesz tutaj swoją odpowiedź. Nie jemy na lekcji, ostatnia łapka, ty! A no właśnie, jaki to w ogóle takie niekulturalne przynosić tak jedzenie do programu, co nie? Radku, mam nadzieję, że się poprawisz. Sobie uważaj na czoło, bo bliznę sobie zrobiłeś, mordo. Kiedy chillujesz sobie na łóżeczku wieczorem, śmienę sobie o trzejszym teście. O nie! To całe moje życie było! Nigdy nie pamiętałem o żadnym teście, o żadnej kartkówce. Najgorzej i zawsze było tak, że wstawałem rano z wiedzą, że o nie, to dzisiaj i ja wczoraj o tym zapomniałem. O nie! Ty, tłumaczący mamie 56 nieobecności w szkole, to ja.
Szczególnie później, jak już na tym zacząłem bardziej działać, to nagle stałem się idealny w organizowaniu swojego czasu, żeby zorganizować takie obecności, żeby mieć ich akurat tyle dobrze, żeby nie beknąć za to jakkolwiek. Znak wodny, blizna, blizna, tak, blizna, blizna to jest to, czego potrzebujemy. Kiedy zamiast grosza wyświetlowi na złotówkę, mieć Winstonk! Najwięcej memów o Wiedźminie są świetne. Bardzo lubię memy wiedźminowe. Są najlepsze. Każdy władca elekcyjny Polski patrząc na jakiej mapie przyszło mu grać. Co to niby jest? Trochę tak jest. Ja płacę, że w sobie wlizli kasjerka Biedronce. Czy jestem dla ciebie żartem, gościu? Naprawdę? Gdy Gimper po nagrywkach wyciąga kopertę, obawiam się, że Tomka nie stać na takie koperty, żeby Radek taką minę zrobił. Takie tam nie. O, i proszę, tutaj jest trochę lepiej wycie. O, i to, wzrost Tomka jest zachowany, dobrze. Small boy. Ja w listrę zanim to było modne, trochę tak było. Ej, a pamiętacie tego chłopaka, który sobie zrobił bliznę na twarzy, bo chciał być jak Popek? Czy ktoś pamięta go dzisiaj o nim? Harry Wreszcie dobre. Szanuję, like. Ja śmieszne mówię. Trzecia wojna się to wybucha, ludzie. O kurde, aż się kasę założę. A spadłem z roweru, ojciec Mateusz. Trochę tak jest. Kiedy dowiadujesz się, że jesteś adoptowany, ale przypominasz sobie, że nie masz siostry. Ale może masz brata! Jeżdżę po województwach i zmieniam szkoły tylko po to, żeby mieć dłuższe ferie. System edukacji. Ja tak zrobiłem, to ja! Jak się przeprowadziłem do Poznania? Ja tak zrobiłem specjalnie, bo wprowadziłem się, kiedy miałem ferie lubelskie, wprowadziłem się, kiedy były ferie w Poznaniu i miałem 4 tygodnie ferii. Co? Dabi! Pięknie, tak się to robi. Polecam każdemu. Och, po prostu biegam co jakiś czas. Robię crossfit. Codziennie podnoszę ciężary. Siedzę! Wstaję! Proszę! 30 kilo mniej! Będzie jeszcze kolejne 20! Ale bardzo śmieszne. Ja pierdzielę, jaki spasły byłem! Nie! O Jezu, zobaczmy to. Ej, zobaczcie, jaki spasły byłem. Pośmiejmy się ze mną. I tak się ze mnie śmiecie, że jestem gruby, pośmieję się z wami, co nie? Jakie zrobili przybliżenia, żeby nie było specjalnie widać. O nie, Boże, jaki ja spasły byłem! O Jezu, jaki wstyd straszny. To znaczy nie wstyd, to nie jest wstyd. To było straszne zajebanie, ale... W sensie wstyd, tak, wstyd. Wstyd kompletny. Bo to całkowicie moim zdaniem moja wina i tutaj bardzo dziękuję wszystkim osobom, które aż tak mocno zareagowały wtedy, bo to dla mnie był wake up call, hajsownicy, między innymi wam dziękuję, pomimo tego, że miałem bardzo ciężką relację z wami, jeżeli chodzi o moją głowę i często wyzwiska odnośnie mojej wagi brałem bardzo personalnie, bo po prostu miałem z tym ogromny problem, z którym nie potrafiłem sobie poradzić, to po latach wreszcie dojrzałem do tego, żeby sobie z tym poradzić i po latach się uczę się z tego śmiać, co nie? Często te dowcipy są nudne i są powtarzalne i tak dalej, ale jak są tego typu dowcipy, to się uśmiechnę, to się zaśmieję, bo to jest fajne, kreatywne. Ta reklama już nigdy nie będzie taka sama, dla mnie nigdy nie była, wyobrażajcie sobie. Znam Radkę, Radek mówi, że razem nie gadaliśmy i tak dalej. Radek, wiesz co, ale mnie uraziłeś, mordo, ty pijasz o gościu, wiesz co, weź sobie żetony Bita i Beli tutaj sobie weź. Radek, naprawdę. Mordo, gadaliśmy i Radek, ja Radka poznałem, Radek jest świetną osobą, jest bardzo przyjemną, jest bardzo fajnym gościem do gadania. Później jak zaczął występować w banku, zawsze jak jestem w kinie, bo normalnie nie oglądam telewizji, więc nie widzę tych reklam. I takie mam, ej, to był prawie mój kolega, tak, to prawie mój kolega. Kiedy masz 10 lat i słuchasz Garnku Albanii, ta fala memu z listą, tak. O kurde, 50 groszy, nieśmieszny, nie wiem skąd to jest, nie kojarzę referencji. Kiedy dowiadujesz się, że jesteś adoptowany, ale przypominasz się, że ma siostrę, ale więc idziesz do brata, mówiłem, było, ja to pierwszy powiedziałem. Kiedy poszedłeś na kozę, ale nie skaczesz, bo jesteś z policji. Nie, co za głupota. Podlewam Harry chryzantemy na fortepianie. O nie! O, kiedy odkryjesz, co się stało swoim ojcem. O nie! Boże, to jest sceny z mini Majkiem, ja uwielbiam. Kocham ciebie, Majki. Kiedy masz siostrę, ale nie jesteś adoptowany, ale ona jest! No tak też również może być. Czy wiesz, że kolejnego Overwatcha będzie prowadzić na pewno jedna osoba występująca w opowieści wigilijnej? Właśnie mi, jeżeli tego nie będzie, jeżeli tak nie będzie, to usunę tego mema, jak będzie nawet w trąbkę. Jest w trąbkę. No zobaczymy, czy usuniesz, ty pijarzu. Miałem być w opowieści wigilijnej, ale czasu nie miałem, bo streamowałem. Zatem
Zatem trochę racja, trochę nie racja. Trochę racja, trochę nie racja. Kiedy kasjerka zaczęła kasować zakupy, a my nadal nie ma, mamy nadal nie ma przy kasie, to jest najgorsze. A później zamiast mamy, macie swoją własną partnerkę i wtedy co się okazuje? Że te dziewczę również robi to samo. Jesteś, stoisz sobie normalnie przy kasie, ma zakupy, ona mówi: poczekaj, poczekaj, jeszcze jedną rzecz wezmę. Biegnie i znika, jej nie ma i zaczynasz panikować i nie wiesz, czy pakować, czy czekać, bo kolejka jest za to, bo ona będzie musiała stać w kolejce, a ją kochasz, nie chcesz marnować jej czasu, też chcesz iść do domu. Kto znowu ekipy więcej przy tej 24 godziny? 24 godziny później. Uważaj, Freeze! Uważaj, kiedyś ci ten twój metabolizm się skończy i kiedyś pożałujesz, nie? Uważaj. Jeżeli zostawię mema i do tego kolejny z kolegą. Czekajcie, bo ja chciałem sobie też zacząć się ubierać jak clown do tego. Jeszcze raz to zrobię. Jeżeli wstawię mema i do tego kolejny z kolegą... O nie, to nie przeczytam teraz. Dobra, to nie był śmieszny dowcip. Jeżeli wstawię mema i do tego kolejny z kolegą, to na pewno wiję w tropkę jak inni. To na pewno... To będę na bank w overku. No i widzisz, i tak to jest, co nie? Jak się nie przyjmie, to usunę. O nie! Jasiu! To jest złoczyńca. Ja nie wiem, czy wy... Hajsownicy wiecie, ale Jaś Dąbrowski to jest gnida, menda i złoczyńca. Jemu nie ufajcie, co nie? Oni tutaj bezdrosko śpią, ale Jasiu tutaj planuje coś niedobrego. Uważajcie na Jasia, słuchajcie. O nie. Ja pauzuję grę online. Mama. Wyjaśniam problem. Wszyscy inni na koncercie. To było śmieszne. Dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Overwatch, hajsowników. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie i zapraszam was za tydzień. Pamiętajcie, będzie 100 tysięcy lajków po tym Overwatchem, hajsowników. To wtedy zastępujemy Tomka na zawsze Radkiem Kotarskim. Wierzę, że się uda. Trzymamy kciuki razem, a to byłoby na tyle. Do zobaczenia za tydzień. Siema!